przygotowanie do takich scen, które to, mówisz, że masz udokumentowane i rzeczywiście no, pięknie wyglądasz, pięknie się fotografujesz i w kilku filmach pokazywałaś swoje wdzięki, czy to przygotowanie do takich scen, no bo wiadomo, kobieta musi się mhm. przygotować, aktorka tym bardziej, czy to potem w tobie coś zostawia na życie prywatne? Rozebranie się na ekranie jest bardzo trudne i to mm, nigdy nie jest łatwe, bo jest to sfera zarezerwowana dla najbliższych. Tak, Realizacji tych scen zawsze w moim przypadku, przynajmniej ja zawsze bardzo o to dbam, mm, Towarzyszy długi, żmudny okres przygotowań. W przypadku sztuki kochania to była choreografia na trzy miesiące przed klapsem zdjęciowym, gdzie doskonale wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądać. Dzięki temu i charakteryzacja, i kostiumy mogły odpowiednio przygotować się pod dane ujęcia kamery. My dzięki temu czuliśmy się bardzo bezpiecznie. Ja z niczym to nie jest tak, jak nie wyobrażam sobie, że mogłabym. Że mogłoby się to tak odbywać, jak też mnie to parokrotnie na planie spotkało, że ktoś mi proponuje dobrze, to napij się tutaj lufeczkę, zostawimy na koniec zdjęć. Zawsze wtedy to bardzo dawno było temu, ale tupnęłam nogą, powiedziałam, że, że w mm -hmm. żadnym wypadku. To znaczy, trzeba o tym pamiętać, że. Na planie widzi to tylko kamera i operator, ale potem w szerszej no skali zostaje to na taśmie i mogą to oglądać jak masz szczęście miliony. My z jednej strony potrafimy walnąć najbardziej chamski, seksistowski, obrzydliwy dowcip, ale jeżeli chodzi o wejście w sferę intymną, jakąś empatię, zrozumienie, rumienimy się. Żyjemy w czasach, kiedy dostęp do pornografii jest absolutnie nieograniczony. Wydaje Jadąc się... tramwajem do tak. pracy, włączasz telefon wydaje mi, i wydaje bardzo. nam się, że że, my, że mamy dostęp, że wiemy absolutnie wszystko, czerpiemy pozorną wiedzę z internetu, a tak naprawdę mamy problem, żeby z drugim partnerem w zaciszu domowym porozmawiać szczerze o seksie o tym, czego lubimy, czego nie lubimy. Mało tego, nie potrafimy nazywać własnych intymnych części ciała. Często nie szanujemy ich, nazywamy je wulgarnie.